Jak to mówią, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Więc teraz muszę szorować do góry z olejami, których zapomniałem. No powiem wam, że po takim obchodzie łydki bolą. Łydki bolą. Ale jest fajnie. Oby tak zawsze było. Piąte? Piąte, dobra. Nie mogę znaleźć. Ale numer. Kurczę. Nie wiem już. Tutaj oddział nefrologii, urologii. Powiem wam, że chyba mi się coś w ogóle pomyliło teraz. Całkowicie się pogubiłem na piętrach. Miałem jeszcze do kogoś wrócić i w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Chodzę po wszystkich piętrach. Już naprawdę mnie łydki, bo... No nie wiem, chyba... Chyba nie znajdę. To nie jest. Niech mi wybaczą. Niech mi wybaczą. Może to było na siódemce. Bóg jest twoim schronieniem, opoką, drogowskazem. Nie wahaj się skorzystać z ofiarowanej przez Niego opieki. Duch Boży przygarnie cię i utuli w pełnym czułej miłości uścisku. Kiedy życie męczy nas i przerasta, najbardziej potrzeba nam azylu i wytchnienia, odprężenia i ulgi. Bóg jest moim schronieniem. Powtarzaj to sobie w duchu dopóty, dopóki całym sercem nie poczujesz, że tak właśnie jest. Jakiś oddział pulmonologii. Ciekawe, nie mam pojęcia, co to jest. Ale widocznie Panu Bogu to nie przeszkadza. Tu też są ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują Boga. Nawet na oddziale pulmonologii.